Witajcie, przed nami dzisiaj przykładowe zadanie z matury wybrałem maturę z roku 2015 zadanie czwarte. Jak za chwilę zobaczycie, to zadanie jest specyficzne, ponieważ tak na pierwszy rzut oka to w zasadzie bardzo wygodnie byłoby je zrobić za pomocą jakiegoś języka programowania, na przykład C. A jednak specjalnie trochę spróbujemy je zrobić w Excelu. Zapraszam, nasze zadanie brzmi. W pliku liczby TXT. Znajduje się 1000 liczb naturalnych zapisanych binarnie, czyli z 0 i jedynek się składają samych. Każda liczba zapisana jest w osobnym wierszu. Pierwsze 5 wierszy zawiera następujące liczby. Tu mamy jakiś przykład. Każda liczba binarna zawiera co najwyżej 250 cyfr binarnych, czyli maksymalnie ma długość 250 znaków. Pamiętajmy, jest to plik tekstowy, zatem te 0 jedynki nie są liczbami binarnymi w sensie ścisłym. Przynajmniej dla komputera nie są to liczby binarne, tylko ciągi i er jedynek jako zwykły tekst. Co oznacza, że w wielu językach programowania wartości niektórych z tych liczb nie da się zapamiętać w pojedynczej zmiennej typu całkowito-liczbowego, na przykład w języku C++. W zmiennej typu int. Napisz program, który da odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik4. TXT, a każdą odpowiedź poprzeć numerem oznaczającym odpowiednie zadanie. Widzimy, że całe zadanie jest pomyślane tak, aby napisać jakiś program, ale ja celowo chcę zrobić je w Excelu, aby pokazać Wam, że Excel, kiedy sobie dobrze coś pokombinujemy, jest w stanie nam pomóc rozwiązać pewne zadania, nawet wtedy, kiedy na pierwszy rzut oka no, nie pasują one do Excela, kiedy raczej właśnie byłoby wygodniej uruchomić prosty program, pobierać te zera jedyneczki sobie z pliku i jakimś kodem analizować kolejne te wartości, wpadając na lepsze lub gorsze pomysły. Sprawdźmy jednak czy nasze zadanie da się zrobić w Excelu. Proponuję wam również posiedzieć samodzielnie nad rozwiązaniem, zanim je tutaj zaproponuję. I przypominam, to co zaproponuję jest jakimś tam pomysłem na rozwiązanie. Nie jest ani być może najlepsze, ani najszybsze, ale jakieś jest. I moim zdaniem na tyle szybkie, że można spokojnie napisać maturę. Przeczytajmy, to zadanie składa się z trzech części, zajmijmy się pierwszą. Zadanie 4.1. Podaj, ile liczb z pliku liczby txt ma w swoim zapisie binarnym więcej zer niż jedynek. No i tutaj jakiś przykład, gdzie mamy powiedzmy, Tutaj liczbę binarną, gdzie jest 5, 0, 3, jedynki, zatem musimy taką liczbę policzyć. Jak można rozwiązać to zadanie? Najpierw kopiowanie. Kopiujemy wszystkie. Wiersze spliku, CtrlC, CtrlV po prostu, tyle tylko, że przy wklejaniu pilnujcie, żeby Wam się tu format nie pozamieniał. Najlepiej sobie komórki od razu ustawić, że mają być to zwykłe teksty, i przy wklejaniu całości wybrać tam opcję wklej specjalnie, tak żeby nie zostało to z automatu pozamieniane przez Excel na jakieś tam liczby, bo nam to niepotrzebne. Chcemy zachować format tekstowy. No i na jaki wpadłem pomysł? No, przede wszystkim musimy policzyć zera, jedynki, żebyśmy mogli stwierdzić, czy w danej liczbie, czyli Tekście, który udaje liczbę binarną, bo to nie jest liczba binarna w sensie matematycznym, to znaczy to, to jest liczba binarna, tylko dla Excela to to jest tekst, a nie liczba. Pamiętajmy o tym, dlatego tu musimy się zachowywać troszeczkę inaczej niż jak z liczbą. W tym wypadku będę traktował to tak jak jest, czyli jako tekst. Zatem muszę policzyć zera i jedynki. Jak to zrobiłem? Jaki jest wzór, który wykorzystałem? Popatrzcie. Przyjrzyjcie się tutaj. Policzyłem sobie długość całego napisu, czyli po prostu ilość znaków, no bo to jest tekst. Następnie odjąłem od tego długość, ale od innego napisu. Jakiego? Tego samego, ale pozbawionego zer. Wykorzystałem funkcję podstaw, która w tym wypadku na naszym napisie w komórce C2 wszystkie zera zamienia na napis pusty, czyli taki Podwójny cudzysłów bez czegokolwiek w środku. Jeden otwieramy, drugi zamykamy. No i Enter. W efekcie uzyskam liczbę w tym wypadku no, dokładnie czego? 0. No bo tutaj skasowałem zera. Będę miał napis samych jedynek, a więc długość na tym napisie to jest ilość jedynek. Jeśli od wsz wszystkich znaków odejmę ilość jedynek, to uzyskam ilość zer. Podobnie robię dla policzenia jedynek, tylko tam usuwam te jedynki. Można by też było od całej długości odjąć liczbę wcześniej policzoną, nie ma to już znaczenia. Wykorzystując ten wzór, uzupełniłem sobie tutaj w kolumnie A i B wszystkie takie pary. Ile jest zer i ile jest jedynek. Oczywiście te dwie liczby są adekwatne do binarnej liczby w postaci tekstowej, którą badam. No i w ten sposób uzyskałem to wszystko. A jak policzyć teraz te pary, gdzie zer jest więcej niż jedynek? Bardzo prosto, wykorzystamy tutaj, i nie będę już teraz tego omawiał, możecie się cofnąć do tej lekcji, wykorzystamy kontekst tablicowy. Przyjrzyjcie się na ten wzór. Mamy tutaj funkcję jeżeli, która dla całego zakresu sprawdza nierówność ostrą dla tego drugiego, czyli czy w kolumnie A są większe liczby niż w kolumnie B. Jeżeli tak, to... Będę tam wstawiał 1, jak nie to 0, i na takim wzorze, przy założeniu, że używam Ctrl-Shift-Enter, czyli kontekstu tablicowego, wywołam funkcję SUMA, zatem wszystkie wiersze, które w tym całym zakresie A i B przy porównaniu liczby z wiersza. Z, kol z kolumny A i z kolumny B. Jeżeli będzie spełniała tę nierówność, to będę tam miał jedynki, a jak nie to zera. Ale suma, to wszystko jak doda, to w efekcie policzy te właściwe wiersze. Zatem Ctrl SHIFT ENTER i 402, 22 takie liczby binarne są, w których zer jest więcej od jedynek. Tutaj jest ten sam zrobok, tylko tyle, że ponazywałem sobie te kolumny. Jedną nazwałem zera, drugą nazwałem jedynki, wiemy już, jak nazywać. I w efekcie wzór yy, troszeczkę zmodyfikowany, ale tylko pod kątem nazewnictwa. Idea dokładnie ta sama: Ctrl-Shift-Enter, i też mamy wynik 422 liczby binarne, gdzie 0 jest więcej od jedynek. Drugie zadanie prosi nas, abyśmy podali, ile liczb w pliku, w tym wypadku już nie w pliku, jest podzielnych przez 2 oraz ile liczb jest podzielnych przez 8. Nic prostszego. Pozwoliłem sobie od razu wykorzystać kontekst tablicowy i ukułem taki wzór. Przyjrzyjcie mu się. Jeżeli i tutaj wycinam z mojej całej kolumny liczb binarnych, wycinam jeden znak na końcu. No bo wiemy, że jeżeli na końcu jest jedynka, to na pewno nie jest to wszystko podzielne przez 2. A jeżeli jest 0 na końcu, to musi to być Podzielne przez 2, dlatego że to znaczy, że to jest liczba parzysta. Zatem popatrzcie, wycinam z moich binarnych, tutaj mamy cały zakres na raz, nie, nie bawię się w kolejną jedną komórkę, ponieważ będę używał kontekstu tablicowego. Zatem, jeżeli kolejne liczby w moim całym zakresie, który nazwałem binarne, na ostatnim miejscu, czyli wycinam jeden znak z prawej strony, bo to robi funkcja prawy, i tam właśnie w tym jednym znaku będzie 0, czyli to będzie liczba parzysta, to daje 1, a jak nie, to to będzie 0. I wtedy ponownie sumuję całe to wyrażenie, znowu CTRL-SHIFT-ENTER, kontekst tablicowy. Mamy 500 liczb podzielnych przez 2, no i jeszcze podzielność przez 8. Praktycznie identyczny wzór, tyle tylko, że tnę sobie ostatnie trzy znaki z, całego, z całej liczby. Warto tu było przy okazji sprawdzić, czy... Takie znaki 3 istnieją, bo mogłaby być liczba dwu- albo jednoelementowa, ale to i tak funkcja prawy by zadziałała. Zresztą, możecie sobie sprawdzić. Ja tutaj stosuję identyczny trik. Tyle tylko, że sprawdzam, czy ostatnie trzy liczby są zerami. Dlaczego? Bo jeżeli ostatnie trzy liczby są zerami, to liczba jest podzielna przez 8. Jeżeli tutaj gdziekolwiek będzie choćby jedna jedynka, to taka liczba nie będzie podzielna przez 8. Dlaczego? Bo cała część wcześniejsza, nieważne jak długiej liczby, jest zawsze podzielna przez 8, ponieważ pierwsze cztery bity to jest 1, 2, 4 i 8. Zatem potem jest 16 32 64. Wszystkie tam kolejne bity są zawsze podzielne przez 8. Każda pojedyncza i wszystkie naraz. Zatem w praktyce sprawdzanie podzielności przez 8 sprowadza się tylko do sprawdzenia czterech ostatnich bitów. W zasadzie można by powiedzieć pierwszych bitów, jeśli patrzymy od prawej strony. Zatem bit jedności, bit, gdzie mamy dwójeczkę, czwóreczkę i ósemeczkę. Jeśli będzie tam końcówka Trzy ostatnie bity. Tu gdziekolwiek jedynka, to znaczy, że mamy jedność lub dwójkę lub czwórkę, a to już podzielne bez reszty przez osiem nie może być. Zatem pierwsze trzy liczby nie mogą być. Jedynką, żadna z nich. I dlatego to sprawdzam. Ponownie kontekst tablicowy, podobnie znowu ten sam mechanizm, czyli sprawdzam, czy te trzy ostatnie to zera, jak tak to 1 Potem na tym robię sumy ale z kontekstem tablicowym i już wiemy, że takich liczb jest 123. W ostatnim dzisiaj zadaniu musimy znaleźć najmniejszą i największą liczbę w naszym pliku. Jako odpowiedź podajemy numer wierszy, w których te liczby się znajdują. Zanim te zadanie zrobimy, chciałbym, żebyśmy czemuś się przyjrzeli, coś zauważyli. Popatrzcie, nie muszę znowu traktować tego jako liczby, tylko mogę to potraktować jako słowa. Jeżeli miałbym liczby binarne o tej samej długości i zapomniał, że to są liczby, dalej traktuję to jako teksty, to jak się zachowa na tych liczbach sortowanie? A takie zwyczajne sortowanie słownikowe, weźmy sobie na przykład sortowanie od Z do A. Zauważcie, że największa liczba praktyce będzie u góry. No bo przy takim sortowaniu słownikowym 0 jest wcześniej przed jedynką i tyle i całość zachowuje się bardzo naturalnie. Na końcu jest 0, potem jest 1, potem jest 2, potem 3, potem jest 4, 5, tak 6, no i 7. Ułożyły się nie tak jak liczby, bo to nie są liczby. Zobaczcie jestem w polu tekstowym, to są wszystko teksty, ale tak to się składa, że... Posortują, sortując to metodą słownikową równocześnie przy takiej samej długości tych bitów, to jest istotne. Wszędzie są bity, te liczby binarne, trzy cyfrowe. Są trzy bity, nie więcej. Zatem wykorzystam ten fakt i znajdę sobie wszystkie liczby o najmniejszej długości i wszystkie liczby o największej długości. I tam je po prostu posortuję. Zobaczcie. Najpierw sprawdzę, jaka jest najmniejsza długość moich liczb binarnych. Wykorzystuję sobie tutaj ponownie kontekst tablicowy. Biorę długość na całym zakresie binarne, z tym, że w kontekście tablicowym całą tę naszą tablicę, czy ten zakres traktuję funkcją min, która zwraca minimum. Ctrl Shift Enter i widzimy, że 3, czyli najkrótsza długość moich liczb binarnych to 3. Zaraz. Zobaczycie jak można to wykorzystać. A tutaj analogicznie, tylko że najdłuższa liczba binarna, jaka się znalazła, to jest liczba 200. I teraz zauważcie, tutaj mam te długości, mogę je wykorzystać, nie muszę, ale tu je sobie wpisałem. To już akurat jest zwykła funkcja dyły po prostu dla każdego wiersza. I też mam wiersz. No, i normalnie w świecie zaznaczyłem kilka liczb i przeciągnąłem sobie o tak po prostu do tysiąca. Nie jest tego aż tyle, żeby to trwało więcej niż kilka sekund. Zatem mam taką kolumnę, gdzie mam te binarne, długość i wiersz. I teraz z tego zrobiłem sobie na potrzeby zadania tabelę przestawną. Z tych trzech kolumn. Ona jest już tutaj, wiemy już co to jest tabela przestawna. I teraz zauważcie, weźmy sobie filtr, w którym tylko. Dług, tutaj z kolumny długość uczyniłem filtr i weźmy sobie tutaj długości 3. Zatem zawęziłem się tylko do wierszy, które mają długość 3. Liczby binarne mają tam długość 3. Jeszcze tu przy okazji weźmiemy sobie kontekst tabelaryczny i ukryjemy różne sumy jakieś tam poboczne. Nie są nam teraz potrzebne. Popatrzcie, mamy więc 3 liczby binarne znalezione. Wszystkie mają długość 3, bo filtr nam to zakwarantował. Tu jest od razu wyświetlone, w którym są wierszu. No i teraz mogę je po prostu posortować. Ja już je wcześniej posortowałem od największej do najmniejszej. Skoro są tak samo długie, no to ja już wszystko wiem. Ostatnia liczba będzie tą poszukiwaną, bo tu wykorzystujemy właśnie ten e, mechanizm, że jeżeli bity są identycznie długie, to zwykłe sortowanie słownikowe daje mi odpowiedź. No, i już mamy. Najmniejsza liczba, czyli to jest w tym wypadku czwórka, oczywiście binarnie to jest 1,00, 0, ale na dziesiętny 4 jest w wierszu 8,5,9. A jak z tą dwusetką? No to zaznaczmy tutaj, że mam mieć tylko te, które mają długość 200, bo to największa długość, bo tylko te mogą być kandydatkami do największych liczb binarnych, ponieważ każda z tych liczb zaczyna się od jedynki. Zatem tutaj przy identycznym zastosowaniu sortowania, już wiemy jak to robić z lekcji wcześniejszych, widzimy, że największą liczbą przy tych, które mają wszystkie długość 200, jest ta liczba, która jest w wierszu 925. Zatem wykonaliśmy tyle różnych operacji dzięki Excelowi, gdzie normalnie aż się chce to zrobić w jakimś C++, a jednak w Excelu widzimy też można to zrobić i w pewnych sytuacjach o wiele szybciej. Zatem jeśli zadanie na maturze nie wymusi na was, że musi to być program, róbcie w Excelu. Widzimy, że jest to naprawdę dobre narzędzie i odpowiedzi znaleźliśmy trochę tak sortując, trochę kombinując, ale chodzi o wynik. Chodzi o wynik. Zapraszam już na następną lekcję, gdzie też sobie kolejne zadanie jakieś przykładowe rozwiążemy. Do zobaczenia.